tam dotarliśmy przed kościół świętego Barnaby. Jesteśmy przed kościołem, w którym Indiana Jones znalazł wejście do katakumb, w którym na filmie była biblioteka. Teraz zdaje się, że jest wystawa prac Leonarda da Vinci. I tak, od razu mówię, jestem mokra nie dlatego, że wyszłam właśnie z tej studzienki przez katakumby i te wszystkie kanały, bo jeszcze nie wyszliśmy do środka, jestem mokra, bo sobie na twarz słyszę. No, więc tutaj się zgadza wiele, bo są kawiarenki, jest kościół, jaki miał być, tylko studenci są jakieś takie ciężkie do podnoszenia, prawdopodobnie zbyt dużo ludzi tam nie wychodziło, więc musieli to troszkę wzmocnić zabezpieczenia. Więc wchodzimy do środka, szukamy X, będzie prawdopodobnie na podłodze, oczywiście wbijemy dziurę i zejdziemy sobie do katakumb, znajdziemy tam wskazówki dotyczące Graala, mam nadzieję, albo Arki Przymierza, albo Arkę samą w sobie. Gdybym niestety zrobili chłamstewko, zasłonili tę możliwość wejścia do kościoła, ale już z tych fragmentów widzimy, że to zdecydowanie nie było to, co w filmie, a to zresztą tak żeśmy wiedzieli. Więc chyba pójdziemy poszukać właściwej studzienki, w której mógł wejść Indiana kanałami. Może uda nam się dostać do katakumb przez tą studzienkę z powrotem w drugą stronę, więc sobie tych studzienek teraz poszukamy. Tam jest kamienna, tam też, ale ona była gdzieś między stolikami, więc chyba tam poszukamy sobie studzienki. Tu też jest kamienna, więc to byłoby ciężko przesunąć. Nie ma, tu też nie ma, chyba że są zasłonięty parasolami, ale tego no niestety nie mamy możliwości przesunąć teraz i zobaczyć, żeby nie narobić bałaganu, którego raczej tutaj nie chcemy. Tam też jest kamienna, więc no niestety, ale chyba coś tutaj pozmieniali. Prawdopodobnie za dużo ludzi tutaj przychodziło robić bałagan. Poszukamy teraz mostku, przy którym powinna być kwiaciarnia, gdzie można ukraść sobie kwiatek. To jest prawdopodobnie mostek, przy którym Indiana Jones ukradł dla Elsy kwiatek. Tak naprawdę ciężko je rozróżnić, bo wszystkie są podobne. Wiemy jednak, że to był w okolicy świętego Barnaby. I tutaj możemy ukraść karczocha, możemy ukraść fasolkę. No i oczywiście możemy ukraść kwiatki albo bazylię. I widzimy, że tutaj jest targ warzywny, więc trochę dziwne, że Indiana ukradł właśnie kwiatka, a nie na przykład arbuza. Co byłoby dość efektowne. Ładnie to wygląda. Więc sobie wejdziemy na ten mostek. No, it's better beside.